For so many years, I thought that there was something wrong with me. That I was the black sheep and I needed to change my personality. And after a lot of time and consideration, I realized who I was. I'm a piece of shit. Cześć, słuchacie podcastu Inside Baseball, to jest odcinek 202 z Warszawy i z Wrocławia. Mówią do was Konrad Okoński, ślimaczym tempem naprzód. Oraz Mateusz Żargowski, piewca prawdziwej prawdy. A w dzisiejszym odcinku rozkminy, a to dobrze, bo myślałam, że ktoś umarł. Fryzjerzy na nielegalu. Przeczytałem frajerzy wcześniej. Maseczki. Tymczasem Haiti. Oraz newsy, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Było. Ale warto, bo dildo. Prawie jak Zoom. Z futrzakiem u boku i z piwem w ręku. Oraz szybka piłka, piłka w trybuny i after show. After piłka show. Nie wierzę, że powiedziałem Warszawę przed Wrocławiem. Musiałem mieć jakąś zaćmę mózgu. Nie, bo jest to z Warszawy i Wrocławia. Wrocławia i... Wydaje mi się, że Wrocław jest lepszy na końcu, bo jest taki wrrr. Tak, alfabetycznie Warszawa jest wcześniej. Wrocław, Warszawa, a Wrocław robi brrr. Jesteśmy rozgrzani, ponieważ mieliśmy no tak z półgodzinnego bifora przynajmniej. Mieliśmy dobry bifor, zapraszamy, zawsze dobrze się bawimy tutaj. Tak. Bardzo tutaj duży. Bez wyjątku tutaj zasuwają i nas wspomagają. Bardzo śmieszne. Tak, a także znieśli to. Zobacz, Torquemadmind właśnie skończył meeting, także w samą porę. Serio, przeczytałem frajerzy na nielegalu. Ty frajerzy, fryzjerzy na nielegalu. Ktoś wyrzucił info, jak to dzwonię do swojego fryzjera, żeby umówić się. Czekaj, gdzie to było? Dzwonię do swojej fryzjerki, żeby przyjechała do mnie nielegalnie mnie ostrzec, a ona mówi, że ma taki zapierdol, że najwcześniej we wtorek. Jaka jest sytuacja w Polsce, Konrad? O, zajebiście. Ja rozkminiałem, czy będę mógł ostrzyć się samemu. Wiesz, jakby wcześniejsze ostrzeżenia samemu nigdy nie kończyły się dobrze, ale może tym razem, Mateusz. Triumf nadziei nad doświadczeniem. Mam też taką golarkę, którą kupiłem do brody. Jest potwornie chujowa. Ale kto wie. Nie wiem, jak bym to zrobił. Czy obciąłbym po prostu boki? Zostawił górę taką, jaka jest? Może wynajdę nową fryzurę. Na łyso? Chcesz powiedzieć? No nie, no ta golarka ma taki, wiesz, takie plastikowe grabie. Zakładam, że mógłbym przynajmniej mieć 5 mm. Jezus, ja żałuję, że ja chciałbym sobie zrobić fryzurę na Tiger Kinga. Czyli obciąć się z przodu tylko? I u góry, tak, i boków? Tak, Tiger King. Ja chyba znajdę jakiś kanał na YouTube i poproszę Olkę, żeby mi zrobiła fryzurę na Tiger Kinga. Kupię sobie ten jeszcze do farbowania. Ale ty jesteś już Bondyrem. A na Zoomie, tak, ale on je ma takie tlenione. I na Zoomie ustawię sobie tygrysa w tapecie, jako w tym tle. Ej, to jest dobry pomysł. Widziałeś w ogóle tych ludzi, którzy robią sobie animowane tła na Zoom, gdzie oni sami wchodzą do własnego pokoju, po czym widzą, że nagrywają i wychodzą? To jest zajebiste. Albo wrzucają wideo siebie, który nie śpi w momencie, kiedy potrzebują się zdrzemnąć w trakcie tego... Tak. To jest mówiłem ci, że... No mówiłem ci, że ja wrzuciłem z kolei ten... tych czterech murzynów, czy tam pięciu murzynów. Tak, kanapę z gangbangu. Ale kiedy wrzucasz siebie, który nie śpi, to przypomina mi taką zagrywkę jak Mission Impossible, jeżeli potrzebujesz, żeby security myślało, że wiesz, korytarz jest pusty. Zalupowałem footage, możecie wchodzić. W sumie fajna by była ten z Totoro motyw, nie? Gdzie on stoi, gdzie stoją na przystanku. No, a ty co prowadzisz, siedzisz na ulicy i rozmawiasz? Na ławce, nie wiem. Patrz, właśnie ktoś wrzucił na czat, że Studio Ghibli rozdaje tła zoomowe takie śliczne.
Jak sypialnia małej dziewczynki. Ja w ogóle nigdy nie korzystałem z Zooma, ja nawet nie wiem, jak do końca to działa. Potrzebuję kiedyś spróbować. A mogłoby być fajne. Pogadajmy o maseczkach, bo będę chciał ci coś opowiedzieć o kwarantannie w innych krajach. Opowiadaj, Konrad. Już teraz? No! Dobra, jako że nie unikniemy tematów, rozmawiałem dzisiaj z, powiedzmy, żeby zachować jakąś anonimowość, członkiem rodziny, która mieszka we Francji, w Paryżu. Pod Paryżem, tak jakby, nie? No bo Paryż to wiadomo, jest gigantyczne miasto, które ma kilka mniejszych miasteczek jako swoje dzielnice, nie? Także mieszka gdzieś tam na przedmieściach Paryża. I we Francji, stary, social distancing jest tak jakby rządowo regulowany. Masz prawo pójść na spacer na 1 godzinę dziennie w odległości 1 kilometra od swojego domu. I najlepsze jest to, że musisz wypełnić taki druczek. Musisz wypełnić taki papierowy kwestionariusz codziennie, o której wychodzisz i o której wracasz. Albo możesz korzystać z aplikacji, gdzie klikasz guzik, jeśli wychodzisz, i klikasz guzik, jeśli wracasz. Ale to nie jest kwarantanna, nie? To jest normalny proces życia, tak? Nie, to jest normalny proces życia właśnie. Przepustka okay. na spacer. Jeśli policja cię zatrzyma, to musisz mieć ze sobą jakby ten wypełniony kwitek, że wyszedłeś o konkretnej godzinie i że wiesz, jesteś przed powrotem do domu. I ile czasu przysługuje ci? Godzina dziennie. Wow. Także... Mówią mi, że najlepiej jest robić to na papierze, bo jeśli korzystasz z aplikacji, to jej nie oszukasz, a jeśli potrzebujesz jakby przejść się dłużej niż godzinę, bo idziesz na dłuższy spacer... To możesz wyrzucić papier. Nie, to możesz po prostu wypełnić 2 papiery, ten drugi, który no zaczyna tak, się no trochę tak później. No tak, no o tym mówię, jeden wyrzucić. Trochę tak. Bez sensu. O, szaleństwo. To jest jeszcze... Także jeśli myśleliście, że w Polsce jest dziwacznie, to tam jest jeszcze dziwniej. Ja na razie, ja nie wiem, ja robię sobie spacery i przejażdżki na desce do paczkomatów, także ja jestem zadowolony. Zakładam, że jestem legalny wtedy. A u nas w ogóle otwierają lasy i parki w poniedziałek teoretycznie, chyba że wiesz, ktoś wydrażanie. Ale bądźmy dobrej myśli. No ja brychtałem, tak myślałem wczoraj o tym, u nas z kolei się pojawiły maseczki. Czy to jest jedyny kraj, w którym są maseczki obowiązkowe, czy nie? Dobre pytanie. Chyba są sugerowane wszędzie. Face masks obligatory. To jest wyborcza.pl, ale jest po angielsku, nie wiem dlaczego. From Tuesday, covering your mouth and nose every time you leave the house will be mandatory. Something's wrong. Chyba nie ma. Chyba u nas jest obowiązkowe? Nie wiem. Ja mam w każdym razie bardzo ładną maseczkę uszytą przez moją mamę i miałem ją na sobie wczoraj. Jak chcesz zobaczyć zdjęcie, musisz przeskrolować trochę do góry. Widziałem. Super jest. Komiksowa maseczka. Ekstra, nie? Yes. Na Słowacji mamy nosić, pisze TorgMadMind. Czechy mają obowiązkowe. W Chinach były. A bo Chiny już są jakby po epidemii. Bardzo dobrze. Tak, tak. They're done. Of course, Konrad. No podnoć uruchomili ten targ. Na szczycie zachorowań nagle mają 0. Podobno mają ten targ uruchomiony z powrotem, tam gdzie zjedli tego nietoperza ponoć. Oczywiście, bo... Oczywiście. No dobra, pójdźmy dalej. Masz coś o maseczkach też? Czy to jest jakby... Nie, ja tylko brechtałem, nie, że... Załóżmy, że wczoraj szliśmy i tak mówimy na spacer, nie? I tak mówimy, kurwa, coś tam śmierdzi. I sobie tak brychtaliśmy z tego, że właśnie rząd wywalił szambo tutaj, żeby trochę zmusić ludzi do noszenia maseczek. Bo wszyscy tak bardzo do tego podchodzą, wiesz, trochę z niedowierzaniem, nie? Dużo ludzi nosi, ale część generalnie na nie zasłania nosów, część... A jest, widziałem takich ludzi. Więc ludzie nie chcą tego robić, nic takiego nie potrzebujesz, nie? Troszkę. No,
Ty nie, znaczy no ciebie to nie ochroni przed wirusem, ale ochroni teoretycznie innych, jeśli ty jesteś chory. Ale nie wiem. Musimy się podporządkować, bądźmy grzecznymi tymi owcami. W sensie obywatelami. Przepraszam, te słowa są dla mnie jak ten... Wiesz, że jestem znanym rebelem, te słowa są dla mnie jednoznaczne. Co jeszcze z rozkmin nam zostało, zanim pójdziemy do ogromnej ilości naszych dzisiejszych newsów? A to dobrze, bo myślałem, że ktoś umarł. To jest ciekawa, to jest śmieszna rzecz. Ostatnio miałem taką sytuację, że ktoś tam do mnie, mój Bartek chyba do mnie dzwonił o jakiejś tam godzinie wczesnej, bo chyba router nie działał albo coś takiego. Twój Bartek, czyli Bartek Zakrzewski? Tak. No, a twój Bartek. No. Nasz Bartek. I że mu tam nie działa router, nie? I ja tak myślę, fuck me. Fuck me, nie? Jakby jest wcześniej strasznie, gdzieś tam coś odpowiedziałem, ten przyszedłem spać i Ola tak, wszystko dobrze? Coś się stało? Myślałem, że... Bo rozmawiałeś po polsku i nie wiedziałem, co się dzieje. No, musiały być złe wieści gdzieś z kraju. To jest zajebicie. Jak rozmawiasz po angielsku, to ma wyjebane, bo jeśli coś złego się stało, to daleko stąd. Czy Bartka sytuacja jest taka, że on żyje z routerem, który ty przeprogramowałeś na inny soft i teraz jak coś się stanie, on nie jest w stanie sam tego naprawić? Nie, ja zrobiłem wszystko dobrze, ale Bartek jebnął hard reset. Ponieważ nie było internetu, kiedy nie ma internetu przez 10 minut, robisz hard reset i usuwasz wszystkie ustawienia, w tym adres MAC. Wow. Nie, niedobrze. Nie, bez przesady. Jakby jest okej, okay, nie? No mamy... jest tam jakiś problem z tym netem, muszę zadzwonić do dostawcy i ogarnąć to. Ale to już jest tak jakby... Bo macie tam już wasz internet jakby, to nie jest wciąż podjebywany sąsiadowi. Tak. Newsy! Newsy! Czekaj, raz. Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. W Estonii policja szukała komandora, lidera organizacji terrorystycznej. I znaleźli go. Koleś koordynował przez internet akcjami takiej grupy terrorystycznej prawicowej, jeśli dobrze pamiętam. Przyjmował, oceniał nowych rekrutów i udostępniał instrukcje, które wyjaśniały, jak skonstruować bombę. Okazało się, że lider ma 13 lat. Także albo jest bardzo zdolnym 13-latkiem, albo ktoś podstawił swoje dziecko jak tego psa za kierownicę samochodu. Fire Creek Division to skrajnie prawicowa organizacja. Podoba mi się, że mają Fire Creek jakby z niemieckiego i Division po angielsku. Grupa prowadzona była za pośrednictwem forów internetowych. A, teraz najlepsza rzecz. Nie mogą. Ale co robiła ta grupa? W sensie, co ona zrobiła? Terrorystyczna grupa. Tego jak grupa, która wiesz, jest gotowa umrzeć za jakąś sprawę. Dobre pytanie brzmi, dokonali czegokolwiek. Pomysłodawcą militaniowych. To takie gadanie. No to nastolatek mówi ci. No i zrobimy obozy, gdzie będziemy uczyć, nie wiem. Czegoś. Myślę, że podjudzał ich dla beki? No trochę to jest taki motyw, no masz 13, no dopóki nie wysadzisz nic, no to trochę jakby, to nie jest nielegalne. Ja nie wiem, czy... Czy jest? No chyba jest, to jest jakby mowa nienawiści. Nie wiem, czy coś zrobili, szczerze mówiąc. Propagowanie, rozpowszechnianie propagandowych filmików i zdjęć na portalach społecznościowych. Tak. Ale nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy ta grupa coś zrobiła kiedykolwiek. Członkowie organizacji postrzegają prawicowych terrorystów jako świętych, nie boimy się śmierci i zabijamy każdego, kto stanie nam na drodze. To nie jest jakiś mem. To nie jest jakiś motyw jak klan kurwa w World of Warcraft, tylko for the Horde, coś takiego. Trochę tak brzmi. W sensie... Tak brzmi, jakby weszli do takiego do kolesi, którzy po prostu bawili się w coś takiego. Teraz akcja jest taka, że tak czy siak nie mogą tego dzieciaka ani skazać, ani nawet sądzić, ponieważ jest za młody. Także próbują odizolować go od innych. Próbują, w sensie chyba szukają kruczka prawnego, który im pozwoli.
A nie jest jak Kevin Mitnick, że nie masz zakaz dostępu do komputerów? O, to masz. No i czekaj, do komputera i telefonu to nowego. Pamiętasz? Mhm. We wszystkich firmach o hakerach. Zakaz dostępu do komputera i telefonu tonowego. Bo teoretycznie możesz hakować inne komputery, mając telefon tonowy, nie? Po prostu grasz melodyjki i hakujesz ich systemy. Dobrze, możesz powiedzieć, że kurwa świecąc latarką, wiesz, wysyłasz bity. No możesz, jeśli świecisz bardzo szybko. Światłowód myślisz, że jak działa? No tak, no o tym mówię, no, że to samo, no. Człowiek jak maszyna. Chodźmy coś bardziej pozytywnego. Było, ale warto, bo dildo. Jestem przekonany, że to już mieliśmy, bo wydaje się bardzo znajome. Dildogenerator.com, dildomyślnikgenerator.com to jest strona, kliknij sobie, zobacz. Warto, bo dildo. To jest strona, na której możesz modyfikować kształt 3D, krzywymi Beziera, żeby zaprojektować swoje perfekcyjne dildo. Dostajesz tutaj, możesz tutaj skonfigurować jego zagięcie, możesz skonfigurować jego kształt, masz wszystkie jego dane i potem możesz zapisać sobie ten kształt, wiesz, do drukarki 3D albo spróbować znaleźć miejsce, które wydrukuje ci to dildo. Tylko czy możesz drukować z silikonem na drukarce 3D? Jak się szeruje linka? Ctrl-C, Ctrl-V? Nie. Dobra, robię ten. Silicon 3D printer. Fajnie. Nice. Bo twarde dildo to jakby, wiesz, bez sensu, nie? Mówiłem, że chcę zamówić zestaw do odlewania dildo. No tak, mieliśmy pomysł z Moniką, żeby założyć sklep z dziwnymi dildami. Ale to była kwestia jednej podróży samochodem, autostradą, taką, wiecie, parę godzin, gdzie snuliśmy plany naszego nowego biznesu. Czy mogę to edytować? No, mogę to edytować na tym. Mogę dodawać nawet punkty na tym. Nie wiedziałem tego wcześniej. Ale zrobię sobie ribbed for her pleasure. Śmieszne jest to dildo. Żeby jak to zrobiłeś? Ja zrobiłem na swoim jakąś taką pętlę. Nie wiem, jak to zrobiłem i jak to usunąć. Okej, już mam. Nie wiem, polecam. Fajna zabawka. Ktoś to wrzucił do newsów i przypomniało mi się, że to było, ale jakby chciałem to mieć jeszcze raz. Chciałem przeżyć to drugi raz, Mateusz. Ja zrobiłem one man, one dildo. Czekaj, ja też zrobiłem coś fajnego, teraz wam wrzucę. Ty jesteś po studiach? Tak. Jednak hot dog odlewany z plasteliny, nie? Z tego, z gliny. Zauważ, ten kształt pozwala tobie najpierw być spenetrowanym, a potem twoja dupa penetruje samo dildo. Bitter Way pisze, że to jest tłuczek do ziół. Się nazywa moździerz. Moździerz. We need to go deeper. Hasło, które reklamuje i dildo, i filmy. To dobra strona. Jest dobra. Jest taka, potrzebowaliśmy tego. Tak. Tak, to jest news. This is news. I this is old, ale ten. Mówię, było to kiedyś na podcaście, jestem przekonany. Dalej, prawie jak Zoom. To nie jest duży news, ale zabawmy się. Pracownicy japońskiej firmy zorganizowali eksperymentalne spotkanie firmowe wewnątrz gry Animal Crossing. Używali funkcji czatu, żeby rozmawiać na tematy firmowe. Są plusy takie, że gra jest o wiele przyjemniejsza od innych programów czatowych. Minusy są takie, że nie możesz wysyłać sobie plików i dokumentów, nie możesz rozmawiać na poufne tematy, bo mogą wyciec do Nintendo, nie możesz przestać rozmawiać o Animal Crossing i nie możesz zapamiętać, kto jest kim, bo każdy ma fikcyjnego awatara. Tak. Spotkania z ludźmi, których nie kojarzysz zbyt dobrze i mógłbyś się pomylić, kto to właściwie jest? No generalnie po to masz chyba nad głową ikonki, nie? No wiesz, no... Co to ma robić?
No macie to sugerować, rozumiem, że to ma sugerować po prostu jakąś tam miastkę życia, nie? Że jakby ruchu. Ja myślałem o tym w ogóle, że ile kiedy firmy zaczną stwierdzić, że Zoom jest na przykład niestabilny, więc trzeba się przenieść do Minecrafta albo gdziekolwiek. Minecraft uratował niezależne dziennikarstwo w wielu krajach, może uratować naszą firmę. No, tak naprawdę jeśli chcesz mieć poufne, dobrze zabezpieczone serwery, to musisz mieć system, za który płacisz, nie? Zoom jest chyba darmowy. Pilot Pirks pyta, czy w firmie mam nad głową ikonki. Ja mówię, ja pracuję w Slacku, więc generalnie do kogo piszę kogokolwiek, każdy ma zdjęcie, mogę kliknąć na zdjęcie i zobaczyć, kim on kurwa jest. Po co ci zdjęcie? Potrzebujesz jego pozycji w firmie. Też, ale zdjęcie jest spoko, Żarkowski bo zdjęcie Ale zdjęcie pozwala ci w ogóle zobaczyć trochę osobę. No i jest awatarem twoim, tylko że prawdziwym. Mhm. Takim awatarem, którego używasz w życiu codziennym. Tak, no. Jeden koleś u mnie w pracy ma miotacz ognia na przykład. Zamiast od zdjęcia? Test, chyba ten od... Nie wiem, jakby jego zdjęciem profilowym jest, jak stoi na plaży, w tle jest woda, a on trzyma chyba miotacz ognia od Tesli i stoi z jedną nogą do góry i tak jakby strzela jak w Terminatorze w górę tym ogniem. A pierdolę. Zajebiste. Jestem Marcin, lubię dobrą zabawę. Nie, jest spoko, nie? Jest spoko. Powiem ci, że najśmieszniejsze są kobiety, bo kobiety, kurwa, zupełnie inaczej wyglądają na Zoomie niż na tych zdjęciach swoich. W sensie mają dekolt? Nie, w ogóle po prostu, zupełnie jakby większość bym ich nie poznał, nie? Jak mam zdjęcie takie, wiesz, CV i w rzeczywistości, jak to widzę na Zoomie na przykład, no to jakby mówię, fuck me, nie wiem, co się dzieje. No wiesz, no bo jeśli zmieniłeś ostatnio fryzurę na przykład i zmieniłeś kolor włosów, ale twoje ostatnie zdjęcie, które lubisz, było w zasadzie przed poprzednim farbowaniem, no to wciąż używasz tego, które przed lubisz. Przed poprzednim rozwodem. Ja ten... No. Ej, ty się śmiejesz, ja ostatnio tak miałem, że zdjęcie do dowodu dawałem jeszcze sprzed wypadku, bo stwierdziłem, że nie chce mi się photoshopować fotę, żeby usunąć tej... blizn. Więc postanowiłeś po prostu sfotoshopować starą, żeby dodać blizny. Nie, mam fajną starą, mam fajne stare zdjęcie. Więc po prostu wszedłem do ustawień pliku wydrukowałem stare zdjęcie. Choć w teorii jest to nielegalne. Bo mu zdjęcie musi być chyba sprzed maksymalnie dwóch lat, czy coś takiego. Mhm. Może czas leci szybciej niż myślałeś, tak byś powiedział policji. Co nam ktoś wysłał jakąś tablicę pełną zdjęć? Ktoś łamie RODO tutaj. Co to jest ta wirtualna rzeczywistość, o której ktoś pisał przed chwilą? Że masz suchość realną tablicę? Wydaje mi się, że to jest pozycja w firmie. Samojebka z żagli, tak. Robiona na tle żagla. Jakiego żagla? Czekaj, ja się pogubiłem. Na kolejną wkleję sobie wąsy. Dobra. Ostatni newsik, zanim pójdziemy w szybką piłkę, której mamy dzisiaj więcej, ponieważ wszystko tutaj wydawało mówię, mi się tak, głupio. Dorian, mam blizny na twarzy. Mam dwie mocne blizny. Mam bliznę po złamanym nosie i bliznę na brwi taką, która wchodzi mi na oko. Tak, wiesz jak wyglądają? Grałeś w Final Fantasy 8? Dokładnie tak. I to też kiedy poznają mnie ludzie pierwszy raz, to udaję upośleda. Mój mózg był usunięty. Nic nie mówię. That's my Ryan Gosling game. It's very strong. Patrz na to. To jest zdjęcie profilowe. Whatever. Mówcie mi Squall. Pisałem Fantazy 8 i to jest pierwsza rzecz, która mi wyszła, to jest tak dobre. No tak, jest główny bohater. Ponoć w ogóle 7. Grał ktoś w 7 właśnie? O, wszystkie osoby, które grają lub grały, mówią, że gra jest wykurwista, że jest miażdżąca i że naprawdę warto wydać na nią 300 zł. To jest na Playa tylko.
Tak. No to dla ciebie byłoby to 1300 zł, bo musisz jeszcze kupić PlayStation. No nie jest tak źle. PlayStation jest naprawdę warte tego, moim zdaniem. Ja nie wiem, ja ostatnio gram praktycznie ciągle w Vermintide'a. Bardzo mnie resetuje, bardzo mi się podoba i jestem na poziomie, gdzie przechodzę spokojnie legendy, więc dobrze mi się gra. Kurczę, no. Nie no, dobrze, bardzo dobrze. Ja ten... Wspominam granie w Left 4 Dead'a. Też potrafię grać to godzinami. Ale ty potrafisz grać z randomami też. Ja lubię grać z randomami. Nauczyłem się tego w LoLu, wiesz? Mm. Uważam, że bardzo fajnie, że tak, no fajnie się gra z ludźmi, ale muszą ci ludzie być. Napisałem do was, ale... Ja odpisałem, że gra w co innego. No trochę tak, nie? No trochę mogę was zapraszać codziennie, nie? Ale no jak byście chcieli, to byście byli, nie? Ja nie czuję potrzeby też, ja lubię grać z randomami. Spoko, ale możesz też, jak będziesz wchodził i będziesz miał wolne miejsce, to możesz pisać, że grasz akurat i to może będę akurat wpadał. No tak, no. Ja zwykle codziennie staram się wrzucić przynajmniej jakąś pół godzinki do godzinki, jedną czy dwie partie wrzucić. Poza tym ja lubię grać z randomami, bo... W LoLu też tak było. Granie z randomami trochę ci weryfikuje twój skill. Poza tym są lepsi niż twoi znajomi. Z masowymi ludźmi. No tak, no bo cię dostosowuje do konkretnie, jakby matchmakinguje cię, nie? Mm-hmm. Że wrzuca cię do ludzi o podobnym skillu. W LoLu to jest bardzo ciekawy motyw, bo LoL jest taką grą, która cię trochę zmusza do solo queue, zmusza cię do bardzo dużego takiego skupienia się na tym, co robisz źle, komunikacji. Gadałem ostatnio o tym z Olką trochę, na temat właśnie tego, co... jakby jakie umiejętności daje ci LOL, nie? Trochę takie komunikacyjne, trochę taki motyw, że musisz spojrzeć bardzo mocno na swoje błędy i je poprawić w grze, więc jesteś całkowicie nastawiony na performance, nie? Na przykład nie wdajesz się w chujowe rozmowy, bo wiesz, że one nie pomagają, nie? Tak. I potem paradoksalnie te umiejętności bardzo mocno się przekładają na życie takie prawdziwe, kiedy robisz coś w grupie i widzisz, że zaczyna się coś, na przykład, nie wiem, shit hits the fan, i ludzie zaczynają się winić, robią jakieś głupie rzeczy, a ty po prostu jesteś spokojny i mówisz, chill, robimy to, to i to, a pogadamy później. Tak, ale też uczy cię takiego czegoś, że jeśli cała grupa chce robić coś, co według ciebie jest debilne, ale oni chcą to robić, to trzeba się dostosować, bo kiedy zrobicie to wszyscy razem, to prawdopodobnie jest większa szansa, niż kiedy ty będziesz próbował zrobić coś całkiem innego, nie? Przynajmniej tak jest w Hotsie. No generalnie jest, tak, no jest coś takiego disagree but comply, nie? Mhm. Więc no po to masz demokrację, to jest taki trochę motyw z demokracją, nie? Ale często jest tak, że jeżeli ktoś chce zrobić coś innego, a ty napiszesz lepszy pomysł, no to wystarczy, że napiszesz go, czasami wystarczy, że napiszesz go drugi raz. Mhm. A w zasadzie mówisz, nie wiem, w LoLu, co tam się robiło, smoka, nie? Mówisz, zróbmy teraz smoka, oni, nie, weźmy wieżę. Nie, zróbmy smoka. I koniec, nie? Dorian pisze właśnie, Garen, kurwa, robimy smoka, gdzie ty, kurwa, jesteś? Top solo robi, wrrr. Top solo w ogóle to jest, tymczasem na topie to był taki mem. Ale przecież top nie jest na solo, nie? Mid jest na solo, dobrze pamiętam? Nie, top jest na solo, bo jest jungle, nie? Więc masz top solo, mid solo i jungle. Taka jest obecna. Nie, zawsze tak było. Generalnie jak masz junglera, no to jungler jest po to, żeby właśnie top mógł być solo. A że solo jest długim pasem, nie? Jest dłuższy niż mid, czyli miniony wolniej jakby dochodzą, albo wolniej się tam wraca niż na mida. Mhm. To jeszcze jest, to się robi jeszcze coś takiego, że no tam się bierze postacie, które mają bardzo duży sustain. Garen na przykład ma regenerację życia, więc on może tam, kurwa, się, jeżeli nie robi głupich rzeczy, to może siedzieć tam całe życie, nie? Jasne. Raz wrócić do bazy, wykupić się i po prostu siedzieć tam. Pierdolę, Dave, co właśnie wkleił na czat. Nie mogę, klej te swoje figurki. Dobra, zróbmy ostatniego newsa. Z futrzakiem u boku i z piwem w ręku. Z okazji tak jakby wirusowej. Schroniska dla zwierząt mają słabo, dużo zwierząt jest eutanazowanych. W związku z czym firma, która produkuje piwo w Ameryce, nazywa się Bush.
czy Bush? Jak się czyta Bus? B-U-S-C-H. Nie wiem. Bash. Zrobili wspólny projekt z lokalnym schroniskiem dla zwierząt, oferując 3-miesięczny zapas piwa każdej osobie, która zaadoptuje pieska. Warunki są takie, że musisz mieć 21 lat, musisz wysłać do nich jakby dowód tego, że zaadoptowałeś psa i dostajesz wtedy kartę, która uprawnia cię do zakupu piwa do $100 z tej okazji. Do 25 kwietnia. I tylko 500 osób. Pierwsze 500 osób. I $100. $100, tak. $100 wystarczy na 3 miesiące piwa. 50 tysięcy piwa, nie? Ostatecznie. Tak, 50 dolarów tysięcy piwa. Dolarów. Tak? Czekaj. No, tak. Zakładając, że każdy wyda wszystko, nie? Mhm. No, ja pewnie, nie wiem, pewnie bym nie wydał tyle. Zrobiłbym zapasy. No, fajny motyw. Bardzo fajny. Fajny motyw, tylko... Nie wiem, to trochę darmowa wódka do każdego adoptowanego dziecka. No właśnie... Trochę, nie wiem, czy trafiliśmy z tym targetem po prostu. Problem jest taki właśnie, że co z ludźmi, którzy zaadoptują tego psa tylko po to, żeby mieć piwo, a potem wywalą go do lasu? Nie wiem. Czy to nie jest takie na 500+ ich, nie? Nie robisz sobie dziecka tylko po to, żeby mieć 500+, wydajesz więcej na... Co? Ludzie już napisali, wydajesz więcej na Konrad, wódkę. Budżet. Jeśli dobrze zabudżetujesz, to jeszcze zarobisz na tym dziecku. Oczywiście. Możesz zacząć pracować, kiedy zacznie mówić, możesz posadzić je na słuchawce. Episode 1 of Tiger King, I don't get it. Episode 3 of Tiger King, fucking hell, Baskins. Karol Baskins jest na Pornhubie, wyszedł motyw, że darmowy Pornhub dla wszystkich oprócz Karen Baskins. Ej, właśnie. Kurwa, Tiger King jest tak dobry. Czy ja mogę zapytać? Widziałeś? Nie skończyłem jeszcze. Co ty robisz ze swoim życiem, Konrad? Co ty robisz ze swoim życiem? Powiem ci w aftershow. Zapomniałem. Aha, czy możecie powiedzieć mi, dlaczego Pornhub Premium jest niby spoko, bo ja nie rozumiem za bardzo, co dostajesz w Pornhubie Premium, czego nie masz w Pornhubie darmowym. W sensie, rozdzielczość 4K to nie jest coś, co mnie interesuje w moim porno. Nie dostajesz dostęp do kontentu premium, w sensie nie dostajesz dostępu do filmów, które są płatne. Nie? W sensie płatne filmy wciąż są płatne. Nie, wydaje mi się, że są filmy, które są premium only, takie, że są filmy po prostu, które są za paywallem, że musisz mieć konto premium, nie? Czy nie? Cholera, ludzie piszą, ktoś, że potrzebujemy eksperta! Ludzie piszą, że tak jest. Właściwie każda osoba na czacie wypowiedziała się już na ten temat. Ej, czy to nie jest tak, że... Ale jak wyglądają firmy porno... filmy premium porno, że na przykład dochodzisz, ale dwa razy bardziej. Nie no, może są tam filmy... Może niektóre firmy wrzucają całe swoje filmy fabularne, takie wiesz... Cholera. Zacząłem wchodzić z niego korzystać jako content creator, więc ja nie znam go tak dobrze. Plus... Kiedy i no Discord kilka osób pisze. Czy ktoś może mi wysłać jakieś linki, żebym zobaczył, który film jest na przykład premium? To jest tak, no. Jeśli się nie wstydzicie, wyślijcie mi na privie jakiś link do filmu premium, żebym mógł zobaczyć, bo my mamy premium jako Polska, nie? Cześć, King. King, ty lubisz anime. Generał Mustang nie żyje. Dobrze mówię, tak? Generał Mustang czy generał czy kapitan Hughes? Hughes, przepraszam. On nie, umarł w anime, a potem umarł naprawdę, jaki smutek. To co, szybka piłka? Tak. Tak. Policja w Taney Town, Maryland, wystosowała upomnienie. Proszę pamiętać o włożeniu spodni przed wyjściem z domu do skrzynki pocztowej. Wiesz, o kogo chodzi. To twoje ostatnie ostrzeżenie. Taka historia, za którą wiesz, że kryje się kolejna historia, ale nie znasz jej. Ale... Dlaczego? Co dlaczego? No, ponieważ jest to public indecency? O ile się nie mylę? Nie możesz wyjść bez spodni.
Daj spokój. To może to był dowcip. No, ale możesz wyjść w majtkach samych. No, może niektórzy nie noszą majtek. Freeballing it. To brzmi strasznie, to brzmi w ogóle śmiesznie bardzo. Dlatego jest szybki piłce motyw, jako zabawny news. Nie musisz patrzeć na kogoś, jak wychodzi. Ale mi się wydaje takie bardzo opresyjne. Dlaczego państwa dzieci taki patrzą na moje nagie ciało? Tak, jeszcze takie pasywno-agresywne motyw. No jest koleś, który ma wyjebane i wychodzi jak chce, nie? Ja mam na przykład jeden z moich takich duchowych przewodników w pracy, jest Michał. Michał kurwa w kapciach pracuje w pracy, nie? Takich, wiesz... No to jest chyba normalne. Z koziej... No nie, no dużo ludzi przychodzi normalnie w butach i nie zmienia butów w pracy, nie? My zmienialiśmy, ale mieliśmy małe biuro. Tak? Tak, ale fajnie. W kapcie w biurze po prostu. Zajebiście. Hmm? Ale wy jesteście grafikami, to też inaczej. Tak, no, biuro to miało 10-12 osób, nie? Więc... To zajebiście. No my podobnie, jakby jeśli chodzi o wielkość, nie? Ale no wszyscy raczej siedzą normalnie w butach, nie? Część ludzi ma jakieś buty na zmianę czy coś takiego, ale kapcie... Wiesz, my jeszcze mamy taki space, że dzielimy gówno, jakby dzielimy, wiesz, kuchnię, nie? No. Z kimś tam, super wygląda. Ja Michała bardzo lubię, jakby, bo podoba mi się strasznie ten motyw, że wbijasz i zakładasz, ściągasz kurwa buty czy coś i zakładasz sobie kapciuszki takie z koziej skórki. Tak, no my też produkowaliśmy, wiesz, kolorowe gierki na Facebooka, wydaje mi się, że jest luźniejsza atmosfera w takiej firmie trochę. Niż taka firma, która faktycznie zarabia kupę kasy. Tudzież robi poważne rzeczy. Czytaj drugiego newsa. A, ale polecam kapcie w pracy, jest spoko. Teraz mam kapcie. Teraz mam kapcie. Ja w ogóle nie noszę kapci i wolałbym na bosaka, nie? Jakbym mógł, kurwa, wszędzie na bosaka chodzić. Jak na przykład wybijam w gości gdzieś, gdzie czuję się swojo, to ściągam buty i napierdalam na bosaka. Aż też stanę tak na bosaka, tak uczcić to, co powiedziałeś. Ej, w ogóle mam szybką rozkminę. Tak. Zamawiam ostatnio bardzo dużo rzeczy, wszystko na paczkomat, bo paczkomat jest zajebisty, bo mogę pójść na spacer albo przejechać się na desce, nie? I teraz codziennie mam sytuację, gdzie jedna z moich paczek została doręczona poprzedniego wieczoru, a dwie inne paczki albo jedna inna paczka będzie doręczona danego dnia. Daj spokój! Co? Don't say a fucking thing. Mam dokładnie to samo, że nie mogą kurwa przywieźć wszystkich trzech paczek i wrzucić je do jednej skrytki. No, nie tylko wiem. Wrzucają. Ja pierdolę, stary. Ja pierdolę. Nawet nie wiesz, nie? Ja zakładam, że to jest tak jeden to wkurwia. To jest jeden z tych tematów. Nie wiem, czy nie mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. To jest chyba jeden z tych tematów, gdzie system może im nie pozwolić. Ale. Tak, gadaliśmy, ale no to jest taki motyw na zasadzie. Dzwonią do ciebie i mówią, hej, wrzucimy to do jednego, te trzy paczki wrzucimy do jednego. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Zajebiście. No byłoby spoko, ale dobra, ja o czymś innym chciałem pogadać. Chciałem powiedzieć, czy to nie jest tak, że ja powinienem pójść i wyjąć tą paczkę, żeby mieli miejsce, żeby wsadzić moje pozostałe paczki? W sensie, czy ciąży na mnie moralny obowiązek pójścia do tego paczkomatu kilka razy dziennie, żeby tą paczkę wyjąć jak najszybciej? Zależy, nie? No generalnie... Wiesz, ja wychodzę, tak jak gadaliśmy przed podcastem o obowiązkach moralnych w trakcie tam epidemii, no to ja mam trochę wyrypane na takie rzeczy. Czy to jakby jest... No. Nie pozwolę się zmanipulować, na przykład piszą mi te paczkomaty, ty też możesz pomóc, odbierz paczkę wcześniej, w ciągu godziny. Ja mówię, dobra, nie? Ale... No nie, no ale dużo lepiej działa, jeśli obiecasz komuś kod do adioteki, bo to jest jakby zachęcasz ludzi bułką zamiast kijkiem. No oczywiście, że tak. Ale czekaj, coś miałem... Zapomniałem. A, już wiem. Czy to nie jest takie minimum, które możesz zrobić, kiedy jest tragedia na świecie? Ja, tak jak na przykład, kiedy kury... Nie, no... Słuchaj, kury cierpią, kiedy składają jajka, więc kupujesz wyłącznie jajka z wolnego wybiegu i to jest ta jedna mała rzecz. Dopłacasz jedną złotówkę do jajek. To jest twoja rzecz, którą chcesz zmienić świat. Dochodzi dwa razy dopłacić świat w ten sposób. A mówi, że kurde im to przyjemne. Dawaj, czytaj drugiego newsa. Amy Schumer postanowiła zmienić imię swojego dziecka z Jean Atel Fisher na Jean David Fisher. Żeby nie brzmiało jak Jean Atel. Jean Atel Fisher. W wywiadzie powiedziała, że jej matka jej zwróciła uwagę, że nazwała swoje dziecko jak genitalia.
Ale nie wiem, dlaczego oni się tym przejmują. Mogła po prostu, wiesz, i tak urodzi to dziecko, odchowa troszkę i odda do zoo, nie? Tak, albo wyjdzie na plażę i wepchnie z powrotem do wody, tak jak się robi każdym wielorybem. Okej. Ale ja się zastanawiam, czemu się przejmuje, bo to jest drugie imię. To nie jest tak, że będzie używało go kiedykolwiek. Jak się nazywasz? No, jestem Konrad Aleksander Edward Okoński. Dzień dobry. Muszę użyć wszystkich imion, które kiedykolwiek dostałem, a także swojej pozycji w firmie i mojego tytułu szlacheckiego. Dalej, Floryda. Więzienia wypuszczają osoby skazane za pokojowe, czyli non-violent przestępstwa z powodu zagrożenia wirusem. Mężczyzna siedzący za posiadanie heroiny został ponownie aresztowany za morderstwo drugiego stopnia w przeciągu 24 godzin od zwolnienia. To jest super. O nie, zamknęli mnie zanim zabiją tego kolesia. COVID zabija kolejne osoby. Wcześniej go zamknęli za coś innego. Ale nigdy nie wiesz. Ten koleś w ogóle, jak otworzysz sobie tego newsa... To nie jest non-violent, aha, bo nie zdążył zabić, tak? I wyszedł i zabił. On wygląda tak totalnie jak więzień. To jest karma. Ten koleś wygląda tak bardzo jak więzień, Mateusz, jak sobie otworzysz tego newsa. Muszę go wkleić do czatu. No wygląda strasznie, bo wygląda jak więzień, nie? Ale zakładam, że to są dziary, które musiał sobie zrobić, żeby jakoś, nie wiem, wytrzymać tak. Wygląda strasznie, bo wygląda jak koleś, normalnie taki zwykły koleś, który po prostu trafił do pierdla i musiał sobie zrobić dziary na twarzy. No tak, no. Nie wygląda na zachwyconego generalnie. Wygląda na to, że oni, jak on się nazywa? Joseph. Mówią, Joe, nie zabiłeś go, co? Jasne, że zabiłbym, gdybym mógł. Jasne, tylko tak gadasz. No jasne, bym zabił. No to zabij. Nie, no co ty? No, bo nie zabijesz. Weź, tato. Mówisz komuś, jak tylko wyjdę, to cię zajebię. I potem wypuszczają cię następnego dnia i ty myślisz, o kurwa, obiecałem, co teraz? Najgorzej, nie? Najgorzej, ale słowo się rzekło, ryby u płota. To jest cytat z takiego starego polskiego filmu, który znam tylko dzięki dowcipowi z Kaczora Donalda. Atlanta. Kobieta w ciąży porwała van należącego do telewizji CBS 46. Z tyłu samochodu znajdowała się wówczas reporterka, również w ciąży. Auto rozbiło się w innej części miasta, a policja aresztowała uciekającą porywaczkę. Tak, złamali rękę. Myślisz, że dzieci się przyciągnęły po prostu? Może tak. Nie, podoba mi się, że obie te kobiety były w ciąży i że złamali rękę tej kradzącej, kiedy ją aresztowali. W sensie, chciała się nieźle szamotać. Możliwe, że złamała tą rękę, kiedy rozbijała samochód, bo artykuł tak jakby nie wnikał w to. On tylko powiedział, że zaznała złamania ręki. To podczas wypadku raczej, nie podczas aresztowania. Trudno powiedzieć, wiesz, to Ameryka. To jest miejsce, gdzie bałbym się zrobić przestępstwo. Przewróciła się ze schodów. Tak, spadła ze schodów. W trakcie aresztowania. O Jezu, to jest zajebiste. Następny nie zdawaj. Włoski burmistrz używa drona, żeby latać za swoimi obywatelami i kląć na nich, żeby wracali do domu. To jest zajebiste. Get the fuck back home. Mówiłem ci, że jak robiliśmy nasz ślub, to latał nad nami helikopter? I przeczytaliśmy w wiadomościach później, że policja patroluje helikopterem miasta, żeby zobaczyć, gdzie ludzie się zbierają w większych grupach? Tak. Okej, mówiłem. Fajnie, znaczy podoba mi się ten motyw. Nie, słucham tego drona. Jest bardzo cyberpunkowy. Tam jest jakiś film? Tak, jest. Zajebisty. I faktycznie klnie na ludzi? Tak. Drones to enforce the lockdown. Where the fuck are you going? Go home. To jest człowiek, który dobrze wykorzystuje swój czas jakby za stołkiem. Dobra. Ludzie śmieją się, że nazwę swoje dziecko na KO, ponieważ tak jak Jojo, mam pierwsze litery z imienia i nazwiska. Prawie.
I to jest ciekawe, że tak mówicie, ponieważ wszyscy w mojej rodzinie mają imiona na K. Poza Moniką teraz. Ale jest to Monika. Co to jest ostatniego? Chyba, że jeszcze słuchasz włoskich klątw. Lekarz, żeby nie wciągać cudzych bąków, albowiem wirus jest obecny w odchodach. Ponad 50% chorób. Prykronawirus! Tak. W sensie, nie wiedziałem, dlaczego to jest news, bo nosisz majtki, więc tak jakby masz maseczkę automatycznie, nie? Nie? Drzazga do cholery, zejdź z klawiatury. Maski nie pomagają. Ja przedstawię ci podsumowanie, które wysyłała mi moja mama. No jest całkiem skuteczne. Znaczy całkiem właściwe. Kiedy byłem na święta, spotykaliśmy się zdalnie. Mhm. Jak wszyscy. Co do tej pory będę chyba tak robił święta już po prostu. Tak, poczułeś, że to lepszy sposób. Tak. Po godzinie mam z głowy. Ola była bardzo niezadowolona. Mówi, że brakuje jej tego. Ja tak mówię, this is the best thing ever. Okej, co już wiadomo o koronawirusie? Nie możesz wyjść z domu, ale w razie potrzeby możesz. Maski wcale nie pomagają, ale należy je nosić. Sklepy są zamknięte, ale są otwarte. Nie możesz biegać po lesie, ale w kolejce 50 osób wolno stać co 2 metry, podczas gdy biegasz sam lub uprawiasz sport sam. Wirus ten jest zabójczy, ale w zasadzie to nic strasznego. Rękawiczki nie pomogą, ale są potrzebne. Wirus nie wpływa na dzieci, ale dzieci są w niebezpieczeństwie. Nie ma odpowiedniego sprzętu, ale jest go wystarczająco dużo. Istnieje wiele objawów, ale możesz zachorować bezobjawowo. Nie możesz sam iść do starszych krewnych, ale możesz zamówić im dostawę kurierem, który bez maseczek i rękawiczek ma kontakt z setkami ludzi dziennie. Mandaty nie są w żaden sposób prawnie uzasadnione, ale są wymierzane. Nie ogłoszono stanu wyjątkowego, ale władze zachowują się tak, jakby był. Nie ma aresztu domowego, ale nie powinien wychodzić. Dane osobowe są chronione przez prawo, ale musisz udostępnić aplikacji kwarantannowej. Czego nie rozumiecie? No było to dość zabawne. Mało prawdziwych rzeczy, ale zabawne. To prawda. Hej, no żyjemy w dziwnych czasach, co ci powiem. Ale będziemy, stary, pomyśl, jak będziemy się z tego śmiali za 100 lat. Znaczy, będziemy martwi za 100 lat. Za 20 lat będziemy się z tego śmiali. Będziemy martwi za 20 lat. Oby nie. Mam jeszcze dużo porno do narysowania. Nie zacząłem jeszcze swojego magnum opus. Powinienem się mutuj za to zabrać. Się. Konrad, twoje magnum opus nie będzie musiało istnieć, jeśli umrzesz. No właśnie, wtedy musi istnieć. Bo inaczej jak zostanę zapamiętany? W tej chwili. Tak. No chyba, że tak, pocieszyłeś mnie trochę. Tak, to jest podstawa nihilizmu trochę mówi, że kiedyś wszyscy umrzemy. Tak, ale to jest uspokajające bardzo. No o tym mówię, że kiedy masz, kiedy na początku myślisz, wszyscy umrzemy, a potem mówisz, wszyscy umrzemy. Tak, znaczy nie, ja tak bardziej myślę, kiedy mówią mi na przykład, że wiesz, że są tragedie na świecie, a potem mówią, że jest pożar wokół Czarnobyla, ja tak myślę, za 100 lat przynajmniej będziemy martwi. Spokojnie, yes. Za 100 lat będziemy martwi. Dobra, to co? Piłka w trybuny. Rzecz. Tak, uwaga, ciach. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Piłka w trybuny. Ja ją przeczytam, ponieważ ją wkleiłem. AE pisze. Swego czasu Koko i Mateusz nagraliśmy razem odcinek podcastu, odcinek 120, między innymi o zautomatyzowanych żukach, w którym powiedzieliście, żeby dać wam znać, jak zbuduję coś, co będzie latać, bo studiuję lotnictwo. Od roku pracuję w Instytucie Lotnictwa w Warszawie przy projekcie rakiety suborbitalnej ILR-33 Bursztyn. To jest tak polska nazwa dla projektu. Jako, że miałem okazję brać udział dotychczas w jednych testach lotnych, to daję wam znać, że pomogłem zbudować coś, co lata. Wkleju link. Wstawiam link, filmik ze wspomnianych testów lotnych. Generalnie naszym celem na teraz jest doprowadzić nową konstrukcję rakiety do momentu, w którym będzie latać na pułapy ponad 100 km. Pozwoli nam to na wykorzystywanie rakiety celem robienia eksperymentów w mikrograwitacji. Wynosząc ładunek na taką wysokość, możemy uzyskać około 200 sekund mikrograwitacji. Ja przy projekcie projektuję części mechaniczne i zajmuję się symulacjami lotu. Ta rakieta poleciała na 24.
Co to jest? Wynosząc ładunek możemy uzyskać... Co to jest 200 mikrograwitacja? To mikrograwitacja to jest ten taki pozorny brak grawitacji, kiedy jesteś na orbicie chyba? Że na przykład dajesz dwie piłki w kosmosie i one się przyciągają, bo nie ma oporów powietrza. Nie ma oporu powietrza i teoretycznie nie ma grawitacji, no bo jakaś tam zawsze jest, chyba o to chodzi, nie? A AE jest na czacie, można nam powiedzieć. To dużo, znaczy w sensie 200 sekund mikrograwitacji? Sekund, nie mikrosekund. Za dużo mikro. Czyli wynosisz ładunek i masz tam około 3 minut. No generalnie tak, zanim zaczniesz spadać, no to masz jeszcze mikrograwitację pomiędzy, czyli możesz robić rzeczy pomiędzy. To ma sens w ogóle? W sensie nie lepiej jest zrobić jakąś, wysłać, nie wiem, rzeczy na stację jakąś kosmiczną, gdzie ktoś jest już w tym miejscu? No tak, ale oni jakby chcą robić eksperymenty z mikrograwitacją, niekoniecznie wynosić rzeczy na orbitę albo do stacji kosmicznej, nie? A to jest, co mówię, to jest tańsze. To nie jest, ale... No dobra, ja nie wiem, jak wyglądają takie eksperymenty. W sensie, że co, wysyłasz słonia i antylopę i patrzysz, jak się przyciągają... Wątpię, żeby mogli w kosmos. Nie, chodzi mi o to, nie wiem, no to chyba żuczka, gnojaczka i motylka, nie? Jak one się przyciągają. Wydaje mi się, chodzi że możesz to... bardziej robić po prostu eksperymenty. Możesz wysłać coś, co będzie miało czujniki, będziesz mógł wykonywać jakieś testy, sensory, nie wiem. AE mówi, że z tego co wie, ktoś chciał wysłać niesporczaki. To są chyba jakieś małe stworzonka? Niesporczaki. Zakładam, że coś takiego, co przeżyje wszystko. Tak, Dave mówi, możesz sprawdzać na przykład, czy elektronika nie jebnie po wystawieniu na promieniowanie i mikrograwitację. No to jest generalnie bardzo tanie w porównaniu z wyniesieniem rzeczy na stację kosmiczną. A gdzie jest, jak wysoko jest Van Allen Belt? On jest trochę dalej, nie? A i ta rakieta poleciała, obecna rakieta poleciała na 24 km? 640 km, to trochę dalej. Bo kiedy wysyłali tą rakietę, to prawo polskie zabraniało latać wyżej. Także, ale AE pisał, że to się zmienia, także będą mogli wysłać wyższą rakietę teraz. Wyższą niż 100 km. To jest to promieniowanie kosmiczne? Czy coś innego jeszcze? Dawaj. Co? No czy ten Van Allen to jest to promieniowanie kosmiczne, bo to jest promieniowanie magnetyczne chyba. Tak? Energy, tak, chyba tak. Nie wiem. No możesz robić różne rzeczy. Wydaje mi się, że kiedy dasz naukowcom możliwość wystawienia czegoś do mikrograwitacji, to wymyślą jakieś eksperymenty, które można tam robić. Ciekawe, no fajnie. Jakby w ogóle gratulacje, nie? To jest tak fajne usłyszeć, że ktoś faktycznie wysłał coś w kosmos. Tak, w ogóle to jest pojebane, jesteś super. Gratulacje dla ciebie i dla twojego zespołu i życzę wam kreatywności w wymyślaniu kolejnych nazw rakiet. Jesteś na tym filmie? Znalazłem jego imię i nazwisko w naszym odcinku 120. Czekaj, wkleiłem link do niego w ogóle tutaj? Nie, zapomniałem. Wkleję link do tego odcinka, żeby można było go posłuchać, żeby można było poznać cię lepiej, jeśli ktoś cię nie pamięta. Dobra. Gratulacje raz jeszcze. Mam nadzieję, że dasz nam znać, kiedy będziesz miał kolejną rakietę. I co? Super. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, jest to, wiesz, to człowiek, który wysłał coś w kosmos. Jest tak jakby, o co możesz go zapytać? Jakie masz teraz plany? Jedziesz do Disneylandu? Osiągnąłeś wiele. Więcej niż wielu z nas. Ale super. Tak, dobra robota. To by było tyle, jeśli chodzi o piłkę w trybuny. Czas na aftershow. And I'm what some people call mentally retarded. Mateusz, Jedi Fallen Order. Moja produktywność w tym tygodniu była generalnie po prostu w dupie.
Robiłem autentycznie tyle, ile musiałem zrobić, po czym siadałem do gry. W grę, która kiedy zaczynałem, stwierdziłem, że była dość średnia. I... No pisałeś mi to. W pewnym sensie myślę tak dalej, ale też nie mogłem się od niej oderwać i jak ją skończę, to nie wiem, czy nie będę grał dalej, albo nie zacznę jej na jeszcze trudniejszym poziomie trudności. To fajnie, to znaczy, że musi być naprawdę fajna. Jest naprawdę fajna. Jest naprawdę fajna. Fabuła bywa trochę taka naiwna momentami. Mechanika gry jest czasami trochę niedorobiona. Są bugi w tej grze. Czy to jest Souls-like, czy nie? Tak i nie. Ma elementy Souls-like, które są wzięte i włożone do gry w czasem sprawny, czasem mniej sprawny sposób. Generalnie działa nieźle. Masz ten system, gdzie możesz tylko odpoczywać w konkretnych miejscach, to respawnuje przeciwników, dostajesz doświadczenie za zabijanie przeciwników, tracisz to doświadczenie, jeśli zginiesz, odzyskujesz, jeśli zabijesz postać, która cię zabiła. Ta gra jest naprawdę dobra, stary. Jest w niej coś takiego, taki old school single player experience. Masz kilka planet, na które latasz, odblokowujesz umiejętności, tak jak w Metroidvanii trochę, że możesz się dostać w miejsce, gdzie nie byłeś wcześniej. A, widzę, że tutaj gra ten koleś jak się nazywa ten koleś? Kurwa... Właśnie, graficznie ta gra jest miażdżąca. William Macy... Emi Rossum, oni grali w Shameless. Ha tak, to jest koleś z Shameless. Graficznie ta gra jest powalająca, to jest Unreal Engine i ta gra tak jakby w żadnym momencie nie szpanuje tą swoją grafiką, ale przez cały czas jest bardzo wysoki poziom. Masz jakby mapping twarzy tych aktorów, że wyglądają bardzo realnie, ale nie masz tego poczucia Uncanny Valley, mają bardzo dobrą mimikę. O, jest po prostu świetnie. Naprawdę dobrze się w to gra. Myślę, że ci podejdzie. I poziomy trudności są bardzo fajnie zrobione, bo zwiększenie poziomu trudności tak naprawdę zmniejsza twój czas na reakcję, jeśli chodzi o parowanie na przykład. W sensie jest bardziej lenient, jeżeli masz łatwiejszy poziom trudności. I dostajesz mniej damage'u na łatwiejszych poziomach trudności, ale da się na trudniejszym. Jest naprawdę spoko. Myślę, że jestem w stanie ją bardzo polecić i mam nadzieję, że będzie szansa na jakieś DLC do niej, albo przynajmniej drugą część. Ten koleś się nazywa Cameron Monaghan. O. Tak widzę. Jest tak jakby... I tak. Jest on jedna rzecz z tą grą. Jokera? Jest jedna rzecz z tą grą, że masz przez cały czas wrażenie, że ta gra, gdyby dostała jeszcze 2-3 miesiące na szlif, to że byłaby po prostu miażdżąco dobra. Wydaje mi się, że to jest standardowy motyw, ale jednak, że ten szlif trwałby o wiele dłużej. Że najczęściej jest coś takiego, że właśnie cały klucz jest ważny, cały ten taki core jest ważny, a szlify zajmują bardzo dużo czasu, nie? Tak, tak. Znaczy wiesz, ta gra jest w niektórych rzeczach jest bardzo doszlifowana, jest mnóstwo cinematików bardzo wysokiej jakości, wszystko jest zagrane przez aktorów. Mówimy o Jedi Fallen Order, jeśli ktoś dołącza teraz. O, jest super. Nie jest to Jedi Academy, ale ma swój własny system walki, który jest trochę inny, w niektórych rzeczach jest o wiele lepszy. Wydaje mi się, że ci się spodoba. Myślę, że no, jeśli będę miał chwilkę, to zobaczę. Bardzo ciekawie to wygląda. To jest po prostu taka gra, jak lubimy. Dostajesz po prostu grę na powiedzmy 10, 15, 20 czy 20 godzin, w której masz sekretów. Mi się wydaje, że brakowało Star Warsa, tak, Star Warsa Souls-like, w którym, bo ta gra się do tego bardzo mocno nadaje trochę, nie? Mm. W którym walczysz z jakimiś mocnymi tymi i walczysz tymi mieczami świetlnymi. Tak. No, wydaje mi się, że wzięli bardzo dobrze, że w dobrym momencie się to wpisali, nie? Ktoś miał bardzo fajny pomysł i realizacja nie jest trudna, no bo jest dużo, wiesz, duży boom teraz, nie? Tak, ale jest bardzo dużo mobility, w sensie gra jest bardzo platformowa momentami, ale też jest to bardzo dobrze zrobione. No, widzę, że tutaj ktoś biega po ścianie, czyli taki Prince of Persia też, ale bym zagrał w takiego Prince of Persia. Jest dużo takich rzeczy. Jest bieganie po ścianach, przyciąganie, odpychanie rzeczy w powietrzu, latanie na linach.
jest bardzo dużo poruszania się. Także, no nice. Jest tyle. Nice. Najwyższa polecanka ludzie, ostatnio ode mnie. Ludzie mówią, że polecają bardzo Respawn, czyli to wydawnictwo. Tak, oni robili Titanfall. Tak. Ja w tego Titanfalla zagram, bo mam dwójkę na PlayStation. Co? Dark Souls 3 za 30 zł? A ty jeszcze nie grałeś w trójkę? Nie, w dwójkę też nie grałem. Dwójka też jest fajna. Dwójka jest najbardziej inna. O Jezu, ale tutaj są jakieś dodatki kolejne. Do czego? Do dwójki i trójki? Do trójki. Do trójki są Ashes dwa dodatki. Ashes of Ariandel, The Ringed City. Do dwójki są też to dwa dodatki. To jest Season Pass. Chyba, że wszystkie dodatki dostajesz od razu. A dlaczego mogę kupić Season Pass i dodatki osobno? Nie wiem. Chyba nie ma sensu tego robić. Dużo osób woli dwójkę od trójki. Season Pass to pas na przyszłe dodatki. Nie będzie więcej dodatków. O Jezu. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. To brzmi dziwnie. No jest... Tak, Soulsy są dobre. Ja wciąż gram czasami w trójkę. Niedawno zacząłem nową postać. To ciekawe, ja nie grałem właśnie. Ja mam wrażenie, że jest, wiesz, skończyło się na jedynce i tyle. Trochę na tak. Mol. Znaczy, no wiesz, ta firma, wszystkie gry tej firmy są naprawdę dobre, także to nie jest tak, że się zawiedziesz którąkolwiek z nich. Tak całkowicie. W Sekiro grałeś? Grałeś, nie? Oj, ale Sekiro było bardzo dobre. No, Dark Souls 2 i 3 też są bardzo dobre. Nie, chodzi mi o to, że to lore jest taki, inny lore w ogóle mi się wydaje, mechanika inna i tak dalej. Tak, tak. No, to jeszcze Bloodborne ci został z takich wyjątkowych gierek od tej firmy. No, polecam. Co u ciebie tymczasem, jeśli chodzi o popkulturę? A u mnie, Miśku, mogę ci polecić parę rzeczy. Widziałem tak, z pierwszych filmów, z pierwszych to film. Frances Ferguson to jest film taki pół semidokumentalny, czyli taki na faktach, robiony przez Boba Byingtona o lasce, która została skazana za molestowanie seksualne. Mm-hmm. I jest to taka lekka komedia. Film jest dosyć ciekawy, pokazuje ci trochę bardziej, jakby on się skupia trochę na tym, na tej samej postaci tej kobiety i pokazuje ci trochę, bez spoilerów, nie, ale ten film trochę ci pokazuje, że co ma w głowie taka osoba? No nic. Jest po prostu, film pokazuje ci laskę, która jest, ma męża, chyba tam, nie wiem, nie jest w ciąży chyba akurat, ale nie, jest w ciąży, ma dziecko jedno i tak dalej, no jest znudzona życiem takim codziennym w małym miasteczku, więc stwierdza, że puknie sobie studenta, nie? No i jako, że bardzo mocne jest prawo w Ameryce, które mówi ci, że żaden nauczyciel, pracownik szkoły nie może mieć relacji z osobą poniżej 21 roku życia, to ona trafia do więzienia tam na rok czy coś takiego, na jakiś czas, ale ostatecznie pokazuje ci, no i wraca, no i bierze udział w jakiejś resocjalizacji i wydaje się, że to jej pomaga, ale generalnie cały film, jakby najgorszą rzecz w tym filmie, masz takie wrażenie, ten film ci mówi, to jest ostatni raz, kiedy widzimy, nie wiem, męża, Frances, to jest ostatni raz, kiedy widzimy kogoś tam, to jest ostatni raz, kiedy widzimy, nie wiem, matkę i tak dalej. I ten film ci trochę pokazuje, jakby za każdym razem, kiedy narrator to mówi, ty jesteś wkurwiony, bo musisz być z nią, a ona nie ma żadnych cech, które sprawiają, że jest fajna, oprócz tego, że jest może ładna. No i jest jakiś ale ma taki resting bitch face. Tak. No tak, ale jest, ale ona sama, tak, ale ona sama jest taka kompletnie bezrefleksyjna, nie? Jakby ona sama prezentuje taką postać, która po prostu rzeczy wokół się dzieją, ale jej na niczym nie zależy. Więc trochę jak ukarasz osobę, której na niczym nie zależy? No w żaden sposób. I ona po prostu wygląda, to jest taki train wreck. Laska, która chce się wykoleić. I się wykoleje, a ty oglądasz. I się wykoleja, a ty oglądasz i trochę mówisz, okej, ile jeszcze potrzebuje ona, żeby dotknąć dna.
Beaten Whale pisze, że protagonistka jest niemym NPC-em, który skipuje dialogi. No nie do końca, nie? Rzeczy się po prostu dzieją wokół niej i ona nie ma żadnych, jakby żadnych rzeczy, które, nie ma żadnych redeeming qualities w sobie, nie? Jest, ani nie jest dobrą, nie możesz powiedzieć, że jest dobrą matką, ani że jest dobrą żoną, ani że jest dobrą przyjaciółką. Jest, totalnie ci pokazuje obraz taki. I to jest dla mnie ciekawe, bo to mi, dla mnie na przykład, ja miałem takie odczucie, że nie mogłaby sobie na coś takiego pozwolić, gdyby nie była na przykład ładna. I ten film trochę to porusza, że ona jest ładna, rzeczy się po prostu dzieją wokół niej. I nawet jeżeli, nie wiem, puknie tam dzieciaka, no to ostatecznie nie ma żadnych za to konsekwencji. Jasne. Nawet społecznych. Czekaj sekundę, wejdźmy na kanał, bo brzmisz jak robot znowu. Wow. Łup! Ja... Czekaj, jak to zrobić? O nie, znowu. Jakie mogę wyjść? Disconnect i połącz się znowu. Teraz? Nie, dalej. To, co chciałem polecić, to co chciałem polecić jeszcze, to Heroic Loser i Unorthodox. Heroic Losers to jest La Odisea de los Giles i to jest film o kryzysie ekonomicznym w Argentynie, który dzieje się w 2001 roku i o grupie normalnych ludzi, takich z wioski, która robi coś takiego, że zbiera pieniądze na jakąś inwestycję kooperatywną i wpłaca je do banku i następnego dnia nie pozwalają, jakby zamrażają konta, nie pozwalają wybierać pieniędzy z banku. Więc oni są w ciemnej dupie. No i film jest trochę o tym, żeby oni, jak oni jakby sprzeciwiają się temu i robią skok na bank, albo powiedzmy skok na te pieniądze, żeby je odzyskać. Taki Ocean's Eleven trochę, tylko że nie taki Ocean's Eleven, nie, tylko że w innym klimacie. A przy okazji dobrze ci pokazuje w klimatach kryzysu ekonomicznego, który zbliża się do nas. To się nazywa agresywna wypłata. Pod takich ludzi naiwnych, nie? Którzy wierzą w dobro, którzy pewnych rzeczy nie chcą zrobić. Pokazuje, jak na przykład oni robią plan, ale nie są ani profesjonalnymi kryminalistami, ani nie chcą kogoś pobić. Więc... To jest film o cierpiących ludziach dobrych, którzy wierzą w dobro i cierpią w trakcie kryzysu ekonomicznego. Możesz być pewien, że to jest film, którego nie zobaczę nigdy. Nie, to jest fajny film. To jest fajny film. Pokazuje ci po prostu, jak tacy ludzie się, jakby jak wygląda ten motyw i dlaczego oni się czują oszukani też, bo jakby ten motyw z tym zamknięciem banku nie jest jasny, oni teraz stracili te pieniądze z jakiegoś troszkę tam z innego powodu, no i trochę się czują oszukani przez świat, więc film jest dosyć fajny. Dobra, przyjęto. Mi się dobrze go oglądało, jest bardzo prosty i jest taki standardowy. A drugi serial, drugi film, druga rzecz, którą mogę polecić jeszcze, teraz tym razem serial, jest to Unorthodox. To jest czteroodcinkowy serial, cztery odcinki każdy po godzinie i o kolesie, która jest hasydyczną Żydówką, i która ucieka ze swojej, tej jakby tego community. O, wszystko brzmi poważnie bardzo. No, film jest generalnie, my siedzimy z Olką i ja miałem tak po pierwszym odcinku, Olka teraz miała tak w połowie trzeciego, mówi, że żyga tym serialem, bo on jest tak śmiertelnie poważny i taki martyrologiczny, że pokazuje ci tych hasydycznych Żydów, czyli to są ci, którzy noszą takie kapelusze jakby wełniane, wiesz... Pejsy ostre, a laski nie mogą pokazywać włosów do tego stopnia, że na przykład one kobiety, które są wychodzą za mąż, golą włosy, ponieważ pokazywanie włosów jest, golą się na łyso, ponieważ pokazywanie włosów jest kuszące. I nie, ale samotne kobiety nie mają tego. Więc tylko za mężczyzn. No i pokazuje ci trochę tą kulturę w czasach współczesnej Ameryki i babkę, która powiedzmy młodą kobietę, która próbuje się wyrwać trochę z tej kultury. Niestety serial jest tak poprowadzony, że trochę nie wiesz, dlaczego ona to robi.
W sensie my jesteśmy tam pod koniec tego trzeciego odcinka i trochę nie jest, film ci pokazuje, że ona na początku jest zajarana tymi tradycjami, tym, że wychodzi za mąż i tak dalej, ale no, jakby to są opowieści jakieś z przeszłości, a w bieżącej chwili ona ucieka do Berlina. No i teraz no nie oglądasz to, no i masz takie wrażenie bardzo mocno martyrologiczne, nie? Że ona ucieka z tego społeczeństwa, trafia do tego Berlina, gdzie wszyscy są wolnościowi, nie? I nie wiem, no i ściąga perukę, no bo to jest też takie odkrycie, taki mały spoiler, ściąga perukę, no i kąpie się w rzece, który i generalnie masz coś takiego, że trochę pokazuje ci to jakieś tam odrodzenie, ale też jakiś taki motyw wyjścia z jakiegoś obozu koncentracyjnego, który paradoksalnie tym razem jest jakby osiedlem żydowskim. Żydzi, nie? Żydom zgotowali ten los. Trochę tak wygląda. Mi to bardzo przypomina Remember, był taki serial Crazy Ex-Girlfriend i tam jest piosenka Remember That We Suffered. Mm. I to jest mniej więcej trochę taki komentarz na temat, jak dla mnie, kultury żydowskiej. W sensie kultury męczennictwa żydowskiego. Po prostu wiesz, na zasadzie cokolwiek się nie dzieje, pamiętaj, że cierpieliśmy. Nie? Dobra, Kuba. I ona jest, i trochę ten serial ma coś takiego, że oglądasz go i mówisz, nie mogę się kurwa pośmiać po prostu, nie może być jedna scena, w której ona się spojrzy na tego męża i się uśmiechnie, bo wzięła ślub i jest zadowolona z tego i się faktycznie cieszy. Wygląda trochę w ten sposób, jakby oni się spotykali z tym mężem. Nie, ona się cieszy, ale ona jak się cieszy, to płacze. Na przykład. I wszystko, jak wiesz o co chodzi, ona jest szczęśliwa w taki sposób, że na przykład wychodzi za mąż i płacze i ty mówisz, ja pierdolę, po prostu wszystko jest tak śmiertelnie poważne, że srasz tym. Jest tutaj, Dorian dał dobre antidotum dla ciebie. No. Jest taki serial, nazywa się Avenue 5, jest na HBO. Jest w głównej roli Hugh Laurie, czyli Dr. House. Właśnie ściągam. Właśnie będę oglądał. I jest to taka średniej jakości komedia, ale jest bardzo luźna i bardzo fajna i ma fajnych aktorów i generalnie wciągasz się w nią i jest bardzo przyjemna, także wydaje mi się, że warto spróbować. Ej, no był też ten serial tego, twórcy Family Guy'a, Seta MacFarlane'a, nie? Jaki, Kosmos? Nie, on się nazywał jakoś, jak się nazywał. A, był, ja, czekaj, nie widziałem tam tego. Ale Avenue 5 oglądam. Nazywał się The Orville i to była parodia Star Treka. Tak, to jest troszeczkę coś innego. Jest to po prostu statek wycieczkowy w kosmosie. Jest bardzo spoko. Przez cały czas, niestety, masz wrażenie, że gdyby Hugh Laurie napisał swoje własne kwestie, to serial byłby śmieszniejszy? No on jest niezły, nie? On jest naprawdę dobry. I nie jest w tym serialu w żadnym momencie tak dobry, jak jest w starych skeczach, ale jest wciąż, wiesz, bardzo dobry, także warto. Warto spróbować. A i jest tam papież Polak zrobiony z kupy, także warto. Tak! Tak. Super. Jest spoko, jest okej. Okay. Nie jest tak dalej. Którego może dzisiaj będę kończył. Dobra, to byłoby na tyle, Mateusz. Wypełniliśmy nasz społeczny obowiązek dostarczenia rozrywki ludziom, którzy są nieszczęśliwi, a także według ciebie czeka ich ekonomiczny krach. No ja ciągle chodzę dwa piętra wyżej i kasztę na klamki, żeby skupić złoto mieszkania. Tak, ludzie, którzy czekają na kryzys ekonomiczny, żeby kupić dom za normalne pieniądze. Ej! It's a plan. It's a deal. It's a steal. It's a sale of the motherfucking century, man. I z tym was dzisiaj zostawimy. Dziękujemy wam wszystkim za obecność na czacie, ale chyba poproszę, będę wklejał plik, który wam poproszę, żebyś dodał ten. Poproszę to, żebyś dodał to na końcu. Dobra. To był odcinek 202 podcastu Inside Baseball. Pozdrawiamy was wszystkich i z Wrocławia oraz z Warszawy. Mówią do was Konrad Okoński, ślimaczym tempem naprzód. Oraz Mateusz Żarkowski, piewca prawdziwej prawdy. It's a deal. It's a steal. It's sale of the fucking century.
Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com. Very nice. I hope it includes the speakers. It doesn't include the speakers. It doesn't include the amp. And it's not supposed to include me getting the amp at your stupid questions. Now you want it, Nick.